Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj zapraszam was na pokład niszczyciela rosyjskiego 9 poziomu. Jest to niszczyciel nieustraszony. Podczas live'a na Twitchu często i gęsto zadajecie mi pytania, czy okręt jest grywalny, czy on jest dobry okręt, czy to nie jest wyrzucenie pieniążków w błoto. No oglądając ten film tutaj znajdziecie odpowiedź na nurtujące was pytania, ponieważ kapitan zrobił konkretny damage w wysokości 251198, zatapia 5 okrętów, zdobywa dużą ilość medali. Moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, do pozostawienia łapeczki do góry, ponieważ z mojego kanału dowiecie się, jakie okręty w tej chwili są w testach. Za niedługo zawitałem do waszych portów, no i co najważniejsze, robię powtórki waszych bitew. Usiądźcie sobie, moi drodzy, wygodnie, otwórzcie browara i odpływamy już zaraz. No i kapitan na nieustraszonym, zobaczmy, tutaj już opłynął górkę, płynie w dywizjonie z Duncanem, no i nadciąga cyklon. No coś ostatnio z tym cyklonem, to muszę wam powiedzieć, często i gęsto się tutaj pojawia, nie wiem, czy to jest zmuszanie się do grania w zwarciu, no nie wiem, nie mam pojęcia. I już tutaj widzimy, moi drodzy, pancernika, 10 km od nieustraszonego. Nieustraszony spokojnie może tutaj podesłać swoje torpedy. No i zasięg artyleryjski tu jest u kolegi niespełna 13, moi drodzy, kilometrów. No troszeczkę szkoda, że on tutaj nie zauważył tego niszczyciela. Jest to Z-46, która stoi w tym momencie w dymie, ależ tutaj by zapewne nieustraszony podesłał jemu te torpedy, żeby mógł się tutaj ten kapitan na tym niszczycielu rozerwać przed końcem bitwy. No nic, my czekamy, jakie będą efekty dalsze. Idą tam torpedy do pancernika, no przytuli tych torped troszeczkę, oj przytuli. Jest, zobaczcie, 3 torpedy w celu i 2 zalanie, 4 torpedy, no i pięknie to zagrał, brawo, ależ tutaj siadło, zobaczcie, jeszcze devast. No mamy jakiś tam dym, przed nieustraszonym jest dym, jest tam... Brinduzi, no tutaj trzeba uważać, no bo jednak Brinduzi ma też potężne tutaj, słuchajcie, pociski, może bardzo mocno tutaj potrzepać tym nieustraszonym. Ten nieustraszony mógłby tutaj szybko, krótko i na temat zakończyć bitwę. 7, 6 sekund, 5. Czy kapitan podeśle tutaj do tegoż krążownika? Jego artyleria jest bardzo mocna, to mogłaby tutaj szybko zlikwidować nieustraszonego. Nieustraszony będzie tutaj chyba pierwszy. Na razie czeka tutaj. Kombinuje, chce zrobić wyprzedzenie. No jednak dobrze tutaj wykombinował i poszły torpedy. 7,2 km Brinduzi do nieustraszonego i już poszły torpedy. Za minutę 41 sekund będziemy mieli następne torpedy. Idą torpedy do krążownika. No, krążownik się zatrzymał. Krążownik się zatrzymał. Czyżby wyczuł Blusa, że idą torpedy w jego kierunku? Jednak krążownik rusza. Odbij teraz. Oj, pokaż się. Tak, płyń. Pokaż, boczek, pokaż, maleńki. No i teraz... Jest trafienie, zobaczcie, 11 tysięcy plus wylanie. Ależ się tam sam nadział, zobaczcie. No, torpedy, no i teraz nieustraszony, ależ tutaj bardzo, zobaczcie, torpedy nie dopłynęły, no i jest. Salwa, może tutaj uda się jeszcze dokończyć tego Brinduziaka, jest zatopiony. Fakt faktem, że to jest tylko do bicia, ale każdy okręt, który posiada chociaż jedno HP, jest bardzo, bardzo, bardzo groźnym okrętem. Już nieraz się sam przekonałem na własnej skórze. Z-44 to jest maszyna. I tutaj mamy jeszcze Z-46, też bardzo blisko. Jest, pokazał się. Pokazał się, on jeszcze tutaj nie widzi, nieustraszony ma mniejszą wykrywalność.
No i już nie widzą. Idą salwy. Jedno trafienie, drugie trafienie. Zetka pokazuje, wykorzystuje tutaj swoją hydrosondę, aby widzieć torpedy, które zostały wysłane z nieustraszonego do Zetki. Zeta dostaje tam następne trafienie, ładnie się tutaj pali po raz któryś, jeszcze ktoś pomaga tutaj nieustraszonemu. Idą torpedy, przecież ma hydrosondę, po co ty płyniesz, człowieku, może... No zobaczcie, no chyba na własne żądanie Zetka pójdzie na dno. No i jest zatopiony, aż pięknie podskoczył, z jaką gracją. No i jeszcze mamy Republikę, 11,2 km, nie mamy w tej chwili dymu, za minutę 10 sekund będziemy mieli dopiero torpedy. Oj, idą torpedy, noga na gaz, kapitanie, czy to stanie? Oj, dostał, jest zalanie, kapitan szybciutko się tutaj naprawia, zobaczcie, ileż on potrafi się tutaj napompować, ileż on tutaj potrafi odzyskać swojego życia, zobaczcie. Nieustraszony. Bardzo ładnie tutaj kolega zagrywa. Republika wie, że tutaj czai się nieustraszony. Za 30 sekund będą przeładowane bomby i torpedy, przepraszam, i Republika 6,5 km odpływa. Na szczęście odpływa. Kapitan będzie chciał wykorzystać tutaj dym po niemieckim niszczycielu z drużyny czerwonych. Być może będzie chciał go tutaj jeszcze podpalić. No nie widzi go. Nie widzi. Dym się kończy. No i teraz torpedy. Wrócimy tutaj te torpedy bliżej góry, bo on tym pancernikiem zapewne będzie chciał blisko góry przepłynąć. Zakręcić już nie zakręci, właśnie to co mówił. Nawet się zobaczcie, nie zakręci, bo się wpierniczy chyba w górę, zobaczcie. I jedna przed druga, no niestety, pan kapitan na Republice chyba sam zrobił kuku. No i znowu, wykrywalność zmniejszona 8 km. Już te, powiem wam, te cyklony nie są zabawne ostatnio w tej. Oczywiście, no i pięknie teraz zobaczcie, pokazuje boką, on się tutaj próbuje wycofać, jak to mówią, ślepy w karty nie gra, a jednak Republika przytuli dużo tych torped. Czy to będzie 6 torped? Zobaczcie, 4 zalania. Nie no, jego już nie ma, 7 torped! No i teraz salwa, jest strzał. Raz. No tutaj się Republika próbuje pompować, ma tutaj dobre, szybkie przeładowanie. Dodatkowo również próbuje coś tutaj klepać, no ale nasz nieustraszony jest w dymie i może spokojnie tutaj podpalić tą Republikę. Jeżeli podpali Republikę, Republika już jest podpalona. Republika, uj, ależ teraz tutaj nieustraszony dostał. Republika zapewne spłonie. No oby się tutaj nie zdążyło załadować Republice. Zobaczcie, ile nieustraszony jest w tej chwili, w tym momencie. Ile się może odbudować? Zobaczcie. No, pal się, pal maleńki. No i teraz żegnamy Republikę. Oto jest trzeci par. Bardzo ładnie. Pozostały 3 okręty u czerwonych. No i teraz zobaczcie, wypływa tutaj kolega za góry, a tutaj jest, zobaczcie, wisienka na tarcie każdej bitwy, ależ go tutaj zaskoczył. I jednak muszę wam powiedzieć, że tutaj, no nie, zatopiony Krakun uwolniony, jak on go tutaj załatwił, sam się nie spodziewałem. Oglądałem tę bitwę, nie wiedziałem, gdzie jest ten lotniskowiec, aż tu nagle jest niespodzianka. Jednak
cyklon był przydatny i sprzymierzał się dla naszego nieustraszonego, ale tutaj ładnie zagrał, tylko teraz trzeba uważać, żeby ta ostatnia eskadra bombowców nie trafiła w tego nieustraszonego. Pięknie to zagrał. Zobaczcie, strąca samoloty jeden po drugim, włączy tutaj rozbicie, już w tej chwili ma... Oj, nie trafił, pięknie. W tej chwili ma bardzo dużo okręt, tutaj samolotów ściągniętych, bo 22 sztuki. No i ostatnie triumfalne, no zobaczcie, kółeczko koło topiącego się lotniskowca. Pięknie, Kraken uwolniony, superancko. Naprawdę super bitwa. Jeszcze tutaj te bombowce próbują dopaść, słuchajcie, tego nieustraszonego. Roosevelt ma bardzo tutaj długie przeładowanie, załadowanie się pocisków, bomb, czy torped, czy rakiet na swoich samolotach. Także dlatego on tak tu będzie długo kołował, aż to będzie mógł swobodnie oddać strzał. No i poszły bomby, może nie trafi? No! Ach, pięknie tutaj, jeden dribbling, drugi, no i jest tutaj pięknie, zobaczcie. Znowu ściąga mu te samoloty. Roosevelt musi krążyć bardzo długo, zobaczcie, żeby zrobić jeszcze nawrot i ostatnimi samolotami zbombardować nieustraszonego.